19 października odbyło się uroczyste otwarcie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Karścinie. Dyrektor szkoły Andrzej Maciejewski uroczyście powitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło burmistrza Karlina Waldemara Miśko wraz z zastępcą Piotrem Wosiem. Postanowiliśmy, żeby zrobić tutaj boisko z trawy wykładanej z rolki, więc przyjechała firma, zresztą ta sama firma, która wykładała trawę na Stadionie Narodowym. Oczywiście nie przed ostatnim meczem, ale przed mistrzostwami Euro 2012, czyli firma Trawnik ze Szczecinka. I za około chyba 40 tysięcy udało się to boisko zrobić. Ono jest już naprawdę, można powiedzieć, profesjonalne, bo przede wszystkim zostało laserowo wyrównane i na to położona trawa z rolki. I tak jak widzimy, naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Myślę, że będzie oczywiście długo służyło tym dzieciakom. Trzeba na pewno dbać i trzeba to pielęgnować, ale myślę, że dyrektor o tym i załoga tej szkoły doskonale wie. My będziemy ich wspierać, więc nie powinno być tu żadnego problemu. Po przekazaniu symbolicznych upominków przez burmistrza nastąpiło przecięcie wstęgi oraz uroczyste poświęcenie boiska przez księdza proboszcza parafii w Robuniu Stanisława Mikosa. Moi drodzy, choćby wiały wiatry, wezbrały rzeki, lunął ulewny deszcz, mam nadzieję, że to boisko przetrwa wszelkie kataklizmy i przetrwa też zdolności i umiejętności niejednego piłkarza. Pomódlmy się, aby to boisko służyło wspólnemu dobru, aby było szanowane samo w sobie i aby były szanowane wszelkie zasady kultury i dobrych obyczajów na tym boisku. Uroczystość uświetniły występy artystyczne przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. W programie obok tradycyjnego przecięcia wstęgi poświęcenia boiska odbył się mecz. Reprezentacja szkoły kontra drużyna burmistrza Karlina, który zakończył się remisem 10-10. Zmodernizowane boisko powstało na terenie zarośniętego sadu. W tej chwili boisko trawiaste razem z boiskiem wielofunkcyjnym pokrytym tartanem, boiskiem do siatkówki plażowej oraz placem zabaw Radosna Szkoła tworzą wspaniały kompleks sportowo-rekreacyjny, który można porównać z funkcjonalnością obiektów typu Orlik. Po zaciętej rywalizacji na nowo otwartym boisku na gości czekał grill oraz kawiarenka z domowymi wypiekami.